Tak, po tym razie. Trener Aleksander Wojciechowski, panie trenerze, dużo pracy pan ma tu w Poznaniu. Całe tu widzę zgrupowanie kobiet, mężczyzn. Jestem w takiej sytuacji, że mam ludzi odpowiednich na odpowiednim miejscu, a poza tym wszyscy zawodnicy to są ludzie już z rutyną i niewiele trzeba, żeby ogarnąć to. Rozmawiałem z Martą Wieliczką, jest jeszcze Kasia Zilman. Jest wszystko w porządku, no jest tylko problem z jedną nogą tego towarzystwa, bo Kasia ma kontuzję nogi, kolana i pewnie nie wystartuje, bo na dzień dzisiejszy to jest. No, trzeba ją oszczędzać na główne starty. Właśnie tu powtarzam to pytanie, nie startujecie w Zagrzebie w Pucharze Świata? Znaczy pierwszy, jaki będzie start taki poważny? No Mistrzostwa Europy. Już tak było, że zaczynaliśmy od Mistrzostw Europy. A w tym roku wychodzi na to, że ten kalendarz fisowski i kalendarz nasz PZTW z kwalifikacjami tu poznańskimi się rozminął po prostu. Było za mało czasu, żeby to jedno i drugie potraktować na serio. Czuje pan tą atmosferę przed kwalifikacjami olimpijskimi, że zawodnicy jakby dostali dodatkowej adrenaliny, żeby tutaj walczyć o te... Kiedyś jeden trener zagraniczny powiedział, co można więcej zrobić, jak się jedzie na kwalifikacje czy na igrzyska. No po prostu trzeba trenować to co robimy i to, co wiemy, o co chodzi, co lubimy i powtarzamy już któryś, w moim przypadku 20 parę lat. No. Podczas tych centralnych regat, jak te osady będą wyglądać? Jedynki, dwójki? No startujemy na jedynkach, jeden start, potem dwa razy na dwójkach. Przy czym te dwójki mogą się zamieniać pod miejscami, po prostu zawodnicy będą się wymieniać. No i na końcu czwórka. I w konkurencji z ósemką młodzieżową i seniorską. Taki wyścig ze względu właśnie na to, że nie jedziemy na ten puchar, chcemy wystartować tutaj już na czwórce.